Na czym się wybijam? No. No ja po prostu zacząłem sobie streamować i ludzie zaczęli wrzucać na TikToka jakieś momenty. I nagle z dnia na dzień z 70 osób zrobiło mi się 1000. I to jest moja geneza. Ja nic nie robiłem, jeszcze siedziałem i wyzywałem ludzi na Megla. Ale to musisz przyznać, że oni teraz jesteś porównywali. Nie, kiedyś tak, teraz nie. Teraz nie? Nie. Ludzie do niego teraz porównują. Kiedyś to jeszcze było fajne, bo porównywali mnie do kogoś, kto coś ciekawego robił. A jak on teraz nic ciekawego nie robi, porównują mnie do niego tylko i wyłącznie dlatego, że ja zaczynałem robić live'y i miałem po 5 osób, no to było tam takie grono też 10 streamerów, którzy mieli po 5 osób. I jak zawsze wchodziłem do któregoś, oni tak siedzieli i gadali, siema, no, no. I tak było drętwo. Zacząłem napierdzielać, gadać jak ta parynka jakaś, czy tam się ścisnąć z kimś czy coś. A ja od gimnazjum miałem predyspozycję do tego, żeby słownie z kimś tak fajnie sobie pojechać. Ludzie to polubili, no nie? I dlatego mnie do niego porównują, no ale jak to mówi, każdy ma jakiegoś swojego, nie wiem, jest kilka osób podobnych do siebie na świecie. A że akurat chciał pech trafić, że i on i ja nagrywamy, nie mieszkamy razem w jednej miejscowości, nie jesteśmy z jednego jądra. Po prostu, no, może ludzie nas porównują dlatego, że on robił coś, co ja teraz podobnego robię teraz.